Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Surviving the Aftermath. W dzisiejszym odcinku będziemy próbowali przetrwać burzę śnieżną. Jedzenie wygląda bardzo dobrze. Jedynie co to zasoby mogłyby wyglądać lepiej, no ale no chwilowo nic się nie poradzi. Tutaj nie działają z powodu mrozu. Tutaj w ogóle chyba gdzieś można sprawdzić, jaka jest temperatura obecnie. Temperatura. No słabo to wygląda. Nie najlepiej na pewno. Ale tutaj coś działa niby. No cóż. Dobra, może jakoś się uda. Tak więc no. Jesteś koloniści? No to idź. Super. Jest dzisiaj 1 maja, święto pracy. Czy wy świętujecie, pracujecie, czy nie pracujecie? Możecie napisać w komentarzach. Ja akurat dzisiaj jestem po pracy, już pracowałem do godziny 15. No niestety to 6.15, zmiana marzeń oczywiście. Aczkolwiek, no cóż się poradzi, niektórzy pracują, niektórzy nie. Okej, zabrałaś, wracasz do kolonii. Ty jesteś gdzie? Dobra, idź tutaj. Zaatakuj z grupą, super. Zadanie wykonane, okej. Ty jesteś gdzie? Tutaj. To idź może tutaj. Okej. Wracając. Udało się przetrwać dzień w pracy. Nie było lekko, ale się udało. Nie narzekam na swoją pracę, a wy gdzieś pracujecie? Możecie też dać znać w komentarzu, czy pracujecie gdzieś w jakimś ciekawym zawodzie. Pochwalić się. Czy cieszycie się ze swojej pracy, czy nie? Ja jak już mówiłem, no jestem zadowolony, nie narzekam. Jakiś nowy specjalista? No nie, zbyt super. Tak więc no, niby nie narzekam, no ale myślę, że jakby się trafiła lepsza oferta z innej pracy, to bym skorzystał. Ciekawe jak długo burza śnieżna będzie tutaj. Traktor z betonu skażony. No wiem, że jest skażony. Gdzieś mają go tam naprawiać, odkażać, no ale... Nie wiem, specjalista zagrożony. Dobra, to weź się wycofaj. Potwierdź. I zrobisz powrót do kolonii. Ogólnie bardzo ciepło jakoś ostatnio jest. Niby jest tylko 24-26 stopni, a... dogrzewa jakby było 30 co najmniej. To już jest powoli pora na lody. Tak trochę bym powiedział. Ale on sobie tak zjadł loda. Takiego cytrynowa kulka. No cóż, ale chcieć to ja sobie mogę na chwilę obecną. Ogólnie w weekend może nie być odcinku, bo wyjeżdżam do rodziny na majówkę. Więc albo będą nagrane filmy na zapas, albo po prostu nie będzie. Jeszcze nie wiem jak mi wyjdzie z czasem jutro, bo w piątek wjeżdżam od razu po pracy. Dobra, idź z drewnem, super. Tutaj można coś przyhandlować, może. Czego nie mamy najbardziej? Drewna, stal, wszystkiego oprócz plastiku. No to może przehandlujemy tutaj. Handel. My chcemy cały metal. A wam możemy dać pudełko z rozrywką. W takiej ilości, super. Potwierdź. Okej. To drewno. No nie najlepiej obecnie. Kurde, mogłem jeszcze deski wziąć. Ale dobra, to następnym dniem zrobimy. No cóż, handel na chwilę obecną musi nam służyć jako takie podstawowe źródło przetrwania, bo inaczej może być cienko przetrwać. Ktoś dorasta, okej, okay. Specjalista zagrożony. Dobra, który? Ty pewnie. Dobra, to się odwołaj misję, potwierdź i powrót do kolonii, okej. Myślę, żeby postawić teraz na... O, bez prądu, okej.
na to, żeby coraz więcej drewna pozyskiwać. No ale ludzi brakuje, mamy tylko 70 nowych kolonistów. Tylko. Zaraz pewnie kolejny koniec dotrzeć za 1 dzień. No cóż, dobra, badanie się zrobiło. W poprzednim odcinku jeszcze poruszyłem temat studiów. Czy może wy widzowie jeszcze studiujecie? Albo zamierzacie studiować? Jeżeli tak, to powiedzcie, czy jaki kierunek studiujecie. To jest bardzo ciekawe, można podyskutować trochę na ten temat, czy ten kierunek, który studiujecie, jest jakiś ważny, nieważny, ciekawy, nieciekawy. Tak więc no, tutaj nie ma pracowników, no ale chwilowo to mogę nawet zapauzować, żeby prądu nie pobierało. Okej. Tutaj kino też mogę wyjść, pauzę. Ciekawe, czy to pobiera prąd wtedy. Nie powinno przynajmniej. Specjaliści gotowi do działania. Dobra, weź zrób powrót do kolonii. Okej. Dobra. Na razie niech będzie tak. 23 tylko niedożywionych kolonistów. Tylko. Te domy można by ulepszyć, gdyby było nas stać. No bo tak ciężko. Prądu nie ma. No cóż, musimy poczekać, aż będzie. Jak tam? 16 godzin. Rozbójnicy? Dobra, weź sprowokuj. Może uda się jakoś szybko ich pokonać. Oj, super. Wpadli. No, można powiedzieć, że łupy z tego jakoś niesamowite wysokie nie są. Leśnik nie działa. No cóż. Bez produkcji drewna obecnie jesteśmy. Gdzie ci wszyscy ludzie się podzieli w ogóle? Gdzie oni pracują? Ile mam pracowników? 55. No gdzie oni niby są? Tutaj nikogo nie ma. Tutaj też nikogo nie ma. Tutaj też nikogo nie ma. Nie wiem, gdzie oni się wszyscy podzieli. Może strajkują po prostu z braku jedzenia. Mógłby szybciej trochę, 7 godzin. Tylko pytanie, co tam było w tym, bo nie pamiętam. Co było? Zaraz się dowiemy, jak przyjedzie karawana handlowa. Tutaj nawet wygląda dobrze. A, budę po stronie inżynierów w biomie pustkowi. Gdzie jest biom pustkowi? Pustynia, pustynia. Góry, pustynia, góry. Nie to. Pustynia, pustynia. Gdzie są pustkowie? Ojejku, może gdzieś na górze? Tundra, tundra. No już inaczej, miasto. Tundra, miasto, miasto. Nieużytek, biom, równina, góry. Równina. Nieużytek. No nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Biomi pustkowi. Gdzie są pustkowie? Pustynia. No to jedynie co to może być. Pustynia, jezioro. No zobaczymy, postaramy się zbudować wszędzie te posterunki. Może coś się uda osiągnąć w ten sposób. Ktoś sobie dorasta, konwój handlowy przybył, super. Dobra, można dalej handlować, tylko tym razem może drewnem tutaj. Handel. Weźmiemy odwóz całe drewno, o połowę, oraz coś jeszcze chcemy. Chyba nie. I zapłacę pudełkiem z rozrywką. O, 205. Super. Potwierdź. No i teraz czekamy. O, tutaj części przyszły w tym naprawiać.
Chyba właśnie mija burza śnieżna w tym momencie. Bardzo dobrze. Dobra, okej. Idź teraz tutaj. Burza śnieżna mija. I będzie można produkować żywność jeszcze dalej. Co tam się dzieje? Sprawdź. Okej. O, i super. Burza śnieżna się skończyła. O, dwójka z niedożywienia niestety. Ale jakieś posiłki powinny się robić. Drewno opałowe mu chyba się robi. Oczywiście by się robiło, gdyby tarto się jakiś działo. A nie działa. Jest facet zerwany, może gdzieś drugi tartak jest. Ale pewnie nie ma. Nie wygląda na to, żeby gdziekolwiek jeszcze była jakaś wata drwala. Specjaliści gotowi do działania, okej. Okay. Zbierz to, super. Dobra. Może zwerbujemy jeszcze jakiegoś i wyślemy go na mapę świata, żeby zrobić jakiś posterunek zbieraczy. Tutaj więcej by się przydało w centrum handlowych, żeby móc więcej robić wymian handlowych. Jacyś koloniści by się przydali do przebramie. Nie powiem. No nawet temat pracy to jest dość ciężki temat, no bo nikt, no bo jak wszystko w tym świecie to jest tak, że jednemu może się podobać taka praca, drugiemu już nie. I każdy będzie miał zdanie na swój temat, więc no fajnie by było posłuchać. Ja na przykład lubię słuchać zdania innych ludzi na temat tego samego poglądu, znaczy tego samego zjawiska. O, wróg w kolonii. Fajnie by było, jakby ktoś się tym zajął, na przykład ochroniarze. Idźcie tutaj, no. Mogę was zaznaczyć? Mogę. Okej. Super. Ruch kolonii. O, ktoś się urodził. Super. O, przegrana. Niestety. To cóż, odpuściliby sobie może? Chyba tak. Wracając, ostatnio jakaś akcja, jakaś afera odnośnie diozu, tych od zwierząt ratowania się rozkręciła. Podobno jakiegoś tam pieska znaleźli, a tak naprawdę znalazła ich parka, przejeżdżając autostradą na SSM-ce. No przyjmij. I ty pójdziesz, a zrobisz sadnika z ciebie. Yep. I pójdziesz zbierać chociażby... No tutaj nie ma zbytnio co zbierać. Możesz tutaj. No i oni przywłaszczyli sobie tego pieska, nawet nie sprawdzili, czy on jest gdzieś poszukiwany podobno. Jakby co, nie mam informacji z pierwszych ręki, po prostu wyświetliła mi się taka informacja na mediach społecznościowych, że popularna instytucja zajmująca się ratowaniem zwierząt ze złych warunków i ogólnie ratowania zwierząt miała jakąś krzywą akcję ze względu na to, że przywłaszczyła sobie uratowanie pieska. Robiła na niego zbiórki i wybadania. A wyszło na to, że pies był zadbany i właściciele go szukali. Ciekawe. Co z tego wyjdzie? Trzeba czekać na rozwój sytuacji. Jakiś handelek może? Za drewno albo coś? Czego mi teraz najbardziej brakuje? Części może? Handel. Weź części wszystkie. I tyle od was. I zamian za może... Gdzie to jest to?
217. W ogóle widzowie, co sądzicie o tej serii? Czy wam się podoba taka gierka? Takie rozmawianie. O. Achievement przybył. Specjaliści gotowi do działania. Okej. Okay. Super. Iść teraz tutaj. I ty. Super. I pójdź może gdzieś na dół. Tutaj, dokończysz. Jak wam się podoba taka seria z takiej gierki? Już 16 odcinków, to jest 17. I na razie, no, nie jest najgorzej. Nowe zadanie, namierz wielki, okej. Okay. Tylko 9 niedożywionych kolonistów, tylko i aż. Mogłyby być mnie oczywiście. Ale przetwarzają chyba to jedzenie. W tych kuchniach. Czy to jest? Nie mogę trafić tutaj. Nie, bo nie mają drewna opałowego. A tartek działa? Nie. Dobra, to weźmy jednego pracownika z chaty Drwala. Tutaj może jest krawca, na razie nic. Niech nie będzie tutaj. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj, no to fajnie, żeby było. Tutaj na razie nikogo nie szukają. Tutaj też tą chatę Drwala odpuścimy. Tak, żeby ten tartek zaczął działać w końcu. Zróbmy tak. Tutaj tartak jeden działa. No co, leśnik fajnie by było, jakby działał. Tutaj w kuchni są dwie osoby. Tutaj może do tej przetwórni, żeby nikogo nie było. Zakład naprawczy, na tyle osób też nie będzie potrzebne. Więc co, no, nie ma tutaj tartaku nikogo. Co wy gadacie? Widzicie, pracownicy się spodziewają. Tutaj też nikogo nie ma. Dobra, to na razie z tego pola też zrezygnujmy. Tutaj też nie powinno to działać. Nie działa, dobra. Warsztat też zrezygnujmy. Z innej osoby. No i gdzie są te osoby? Nie wiem. Tutaj tu musi być dwóch. Tutaj też ma być dwóch. Tutaj, no to też niech działa. Tutaj mamy sporo wody, to może na razie kilka też zrezygnujmy. Tutaj też zrezygnujmy, kolonista zachowuje się dziwnie. Natychmiast do lekarza, no i super. Specjalista zagrożony. To taki. Dobra, ale najpierw ciebie. Okej, okay, powrót do kolonii. Dobra, ciebie można wysłać już. No i chyba tyle by było z pracujących obozowisk. Które według mnie nie powinny pracować. Już tutaj. No i co, nadal nie ma pracowników. Chata Drwala. Do myśliwego. Leśnik. Kilku pracowników zwolniłem. No nie ma. Gdzie? Co i jak? Dobra, weź tutaj, tutaj i tutaj, w ten sposób. Jak? Tartak tutaj działa, okej. Okay. Dobra. Badania się robią, wszystko się robi, jest wspaniale. Jedzenie się tylko nie robi. Produkcja 56, okej. Okay. Dobra, gotowi do działania. Mission complete. Super, dobra. Dasz sobie z nim radę? No tak średniawka. Z tym dawaniem sobie rady. Z tym też. Coś do zebrania może? Albo tutaj idź, pomóż. Zobaczymy, jak wam pójdzie wszystkim. Ciebie można też wysłać. Gdzieś. Zobaczmy. Pójdź tutaj, spróbuj. Zobaczymy, ile ci się uda zbić. O, zapomniałem Facebooka wyciszyć. Przepraszam bardzo, już wyciszam. Okej. Okay. O, tutaj jakieś spięcie było.
Chyba zaraz powinien to ogarnąć. Nasze części są. Jak ile karawan handlowych idzie? Jedna, dobra, czyli mogę kupić dalej. Handel. Chcę drewno. Potwierdź. I drewno opałowe, potwierdź. I w zamian może tym razem za karabin. Potwierdź, super. 25 karabinów za tyle drewna. Teraz to powinniśmy odrobić tak czy siak. Zbieramy całkiem sporo tego. Spoko, mam do wyboru. No dobra, zwerbuj. I tak jesteśmy mocno na plus. Utwórz osadnika i z ciebie, potwierdź. I ty pójdziesz może... No nie wiem, tutaj jest już? To tutaj. Okej, okończono badanie. To tutaj teraz. Dobra, ciebie można już wysłać na mapę. Wysłałem, wysłałem. Dobra. Iść tutaj. Dobra. Może ciebie już powoli wycofamy stąd. Wycofaj. I wróć do bazy. Teraz trzeba czekać na kolejnych kolonistów przy bramach. Drewno, produkcja 56, ok. Zużycie 4. Produkcja 2, zużycie 4. Ciekawe. Dobra, myślę, że tutaj można powoli kogoś szukać. Włączyć pracownika do tego, aby szukał pracy. Ciekawe. Dobra, weź tutaj napraw może. Tutaj to trzeba by naprawić. Tutaj jak nie ten, to nie zabierasz, prawda? Mam nadzieję. O, narodziny, super. Mam dwa razy. I na chwilę obecną trzeba przyjmować wszystkich kolonistów jak leci. Ale myślę, że to już będzie na tyle z dzisiejszego odcinka. Mamy już 22 minutę. Więc dziękuję za oglądanie, zachęcam do komentowania odcinków, do oglądania też poprzednich. Dzięki, no i cześć.